Witam wszystkich słuchaczy 529 wydania audycji Radia RTM Staszic. Zbliżają się walentynki i tradycyjnie, jak co roku, rozpoczynamy to nasze wydanie walentynkowe wspaniałą, przepiękną piosenką Ta noc w wykonaniu rodzeństwa Darii Ciesielczuk i Rafała Ciesielczuka. A w tym wydaniu, bardzo obszernym wydaniu, usłyszymy wywiad z Gabrysią Jarosz, naszą uczennicą, laureatką Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Języka Rosyjskiego. Finał odbył się w Petersburgu. O tym z Gabrysią porozmawiają młodzi reporterzy. Następnie zapraszam na wernisaż wystawy w Muzeum Regionalnym imienia księdza Stanisława Staszica, Ale Ubaw. Nietypowa wystawa zabytkowych zabawek.
o tym w relacji, którą przygotowałem wspólnie z Łukaszem Janickim. Występ Polskiego Teatru Tańca na scenie Chrubieszowskiego Domu Kultury to było prawdziwe wydarzenie. O tym w reportażu. I na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, druga część koncertu piosenki autorskiej Pieśni Kresów Naszych. Wspaniały koncert w wykonaniu Jana Kondraka, Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. Tak więc teraz oddaję głos młodym reporterom. Witamy tutaj Radio RTM Staszic. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Gabrysią Jarosz, laureatką Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego z Języka Rosyjskiego Żywa Klasyka. Wywiad przeprowadzą Adam, Zuzia, Kacper i Magda. Witaj, Gabrysiu. Minęło już sporo czasu od twojej niesamowitej wygranej. Powiedzmy sobie szczerze, jesteś teraz międzynarodową gwiazdą. Jak się czujesz? To prawda, minęło sporo czasu od finału konkursu, lecz ja nadal nie dowierzam w to, co się wydarzyło. Jak zwykle, bardzo skromnie. Powiedz nam może, jak się w ogóle przygotowywałaś do tego konkursu? Przygotowania do konkursu były bardzo intensywne. Dużo powtarzałam swój utwór, bardzo często, ale myślę, że to dobrze, bo na samym finale nie czułam się zestresowana dzięki temu. Jakie było nastawienie twoje i innych uczestników? Czy wspieraliście się nawzajem? Na pewno nie było między nami takiej niezdrowej rywalizacji. Każdy wspierał się nawzajem i trzymaliśmy za siebie kciuki. I pomimo tego, że poziom był bardzo wysoki i każdy miał tą nadzieję na wygraną, to nikt nie dążył po trupach do celu, a jednak wspieraliśmy się wzajemnie. Wszystkie fakty na temat samego konkursu doskonale znamy. Wszędzie było o tym głośno, ale może zechcesz nam opowiedzieć o tym, co się działo poza kamerami? Bardzo chętnie. Przyznam, że dzień był bardzo intensywny. Zaraz po śniadaniu wszyscy uczestnicy zebrali się wraz z opiekunami i udaliśmy się do Centrum Sztuki Medialnej, gdzie najpierw odbyły się próby do naszych wystąpień, a po chwili już każdy uczestnik mógł siebie zaprezentować przy komisji. Po udanym wystąpieniu każdy udawał się dorysować swój element na obrazie, który wszyscy uczestnicy tworzyli. I po bardzo niedługim czasie przyszedł moment ogłoszenia wyników. Przyznam szczerze, że nie czułam się zestresowana, bo nie byłam nastawiona na wygraną. Najpierw wszyscy otrzymaliśmy podziękowania, dyplomy i drobne upominki. No i później przewodnicząca komisji zabrała głos i wyczytała zwycięzców. No, gdy usłyszałam swoje nazwisko, to byłam w szoku. W ogóle nie spodziewałam się tego. Później przyszedł czas na gratulacje, wspólne zdjęcia i było naprawdę przyjemnie. Panowała bardzo miła atmosfera. Z tego, co mówisz, wszyscy uczestnicy trzymali się bardzo blisko. A czy teraz utrzymujesz z kimś kontakt? Tak, oczywiście utrzymujemy kontakt. I mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy podtrzymywać te kontakty właśnie, bo naprawdę poznałam wspaniałych ludzi i bardzo się cieszę, że miałam taką szansę. Na pewno spotkacie się jeszcze na niejednym takim konkursie. No, mam nadzieję. Mnie na przykład ciekawi, jak minęła ci, Gabrysiu, podróż. To był twój pierwszy lot samolotem? Tak, był to mój pierwszy lot samolotem. Byłam bardzo podekscytowana i nie mogłam się doczekać. Jednak gdy wznieśliśmy się już w powietrze, to poczułam ulgę i bardzo mi się to spodobało. Gabrysiu, powiedz nam jeszcze, co się działo po części oficjalnej konkursu? Jakie obiekty miałaś okazję zwiedzić? Po części oficjalnej konkursu udaliśmy się na objazdową wycieczkę po Petersburgu. Mogliśmy zobaczyć naprawdę piękne miejsca i ciekawe zabytki. To naprawdę piękne wspomnienie z wyjazdu. Powiedz jeszcze proszę, jak podobała ci się Rosja? Co działo się po całej części oficjalnej konkursu? Po części oficjalnej konkursu udaliśmy się na objazdową wycieczkę po Petersburgu.
Mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę wiele pięknych miejsc i ciekawych zabytków. Rosja jest naprawdę pięknym miejscem i zdecydowanie polecam każdemu odwiedzić. Powiedz proszę, co cię intryguje w języku rosyjskim? Dlaczego wybrałaś akurat ten język? Język rosyjski od zawsze wydawał mi się bardzo ciekawy. Uczenie się tego języka sprawiało mi ogromną przyjemność, a zdaję sobie sprawę też, że otwiera on wiele nowych możliwości w życiu. Powiedz, co najbardziej zapadło ci w pamięć po całym pobycie w Rosji? Na pewno na długo zapamiętam historię, gdy poszłyśmy z Sorką zobaczyć piękny Ermitaż i w drodze powrotnej spóźniłyśmy się na metro. Niestety byłam już tak zmęczona, że przestraszyłam się po prostu, jak wrócimy do hotelu. Na szczęście nie zostało nam aż tak dużo drogi, więc wróciłyśmy spokojnie spacerkiem i było nawet przyjemnie, choć trochę zimno. Widzę, mieliście z Sorką bardzo ciekawe przygody, a na przykład widzieliście Sankt Petersburg nocą? Zdecydowanie, ale Petersburg nocą był bardzo piękny, tym bardziej, że panował już świąteczny klimat. Było naprawdę ślicznie. Czyli jak podsumowujesz cały ten wyjazd do Rosji, ten konkurs? Ogólnie było naprawdę cudownie i mam piękne wspomnienia. Jedynym momentem trochę przykrym to był czas pożegnań, kiedy zauważyliśmy tworzące się przyjaźnie, a musieliśmy się rozstać. Natomiast no, utrzymujemy ze sobą kontakt i bardzo się cieszę, ponieważ poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i cały pobyt wspominam cudownie. Dziękujemy ci serdecznie, że chciałaś odpowiedzieć na nasze pytania. Dziękujemy. Również dziękuję. Była z nami oto miła i skromna Gabrysia. Dziękujemy ci, Gabrysiu, za wywiad. Również dziękuję. Zapraszam teraz na wernisaż wystawy w Muzeum Regionalnym imienia księdza Stanisława Staszica. W sali Hrubieszowskiego Muzeum Regionalnego imienia księdza Stanisława Staszica dzisiaj w dniu 7 lutego odbędzie się wernisaż wystawy Ale Ubaw w kolorowym świecie gier, zabaw i bajek PRL. Tak więc będziemy mieli okazję do przeniesienia się w czasy, o których już współczesne młode pokolenie praktycznie niewiele wie. Natomiast starsi odświeżą sobie tamte czasy, tak zupełnie inne od obecnych. A wystawa, która ma nam to ułatwić, jest chyba w takim klimacie rozrywkowym. To się wszystko okaże. Za chwilę rozpocznie się wernisaż. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Frekwencja Państwa wskazuje na to, że wszyscy lubimy sięgać pamięcią do czasów, które już minęły. Przyznam szczerze, że to się stawialiśmy nad tym, czy w ogóle temat wystawy pod hasłem zabawki z okresu PRL-u to jest dobry temat. Bo mieliśmy w ogóle dylemat, czy zabawki sprzed 30-40 lat już są zabytkami i już zasługują na to, żeby traktować je niemal jako muzealia i chwalić się nimi w muzealnych gablotach, ale czemu nie? Są nawet zwolennicy takiej teorii, że coś, co wyrzucamy dzisiaj, już jutro staje się zabytkiem, więc widzieliśmy, że jednak ten temat to jest coś, z czym chcieliśmy się zmierzyć od dłuższego czasu. Pomysłem tym pracowała od kilku już w zasadzie miesięcy, przebąkiwała, przychodziła, mówi, że chciałabym bardzo taką wystawę zrobić koleżanka Justyna Wojtiuk, to ona właśnie za to jest odpowiedzialna, ale jeszcze o tym za chwileczkę parę słów powiem. Ale nim o samej wystawie, nim o okolicznościach, proszę mi, szanowni Państwo, pozwolić dosłownie w kilku słowach też Państwa powitać. Cieszę się, że dołączył do nas pan wicestarosta Wojciech Sołtysiak. Witamy razem z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że równie chętnie w czasy PRL-u przeniesie się pan zastępca burmistrza, pan Paweł Wojciechowski. Wraz z panią sekretarz Moniką Podolak i z panią przewodniczącą Rady Miasta, panią Anną Naja. Bardzo witam serdecznie państwa.
Witam też kolegów, przedstawicieli z innych jednostek samorządu terytorialnego. Witam koleżanków, kolegów z Instytucji Kultury, placówek oświatowych, naszych zaprzyjaźnionych regionalistów, miłośników, kibiców, fanów naszego muzeum, którym zawsze dziękuję za obecność, ale przede wszystkim w sposób absolutnie szczególny witam tych z Państwa, którzy przyczynili się do tego, że ta wystawa w ogóle miała szansę się odbyć. Bo powiem wprost, my w naszych muzealnych zbiorach w zasadzie mamy śmieszną ilość zabytków, która mogłaby ten temat wystawy o zabawkach, grach i bajkach z czasów PRL-u cokolwiek więcej powiedzieć. Dlatego gdyby nie to, że to Państwo skrupulatnie w swoich szafkach, piwnicach, magazynach przechowują mnóstwo różnych dziwnych, zdawałoby się, przedmiotów od dziesięcioleci, powoduje, że my mamy w ogóle z czego tego typu wystawy robić. Powiem Państwu szczerze, że dużo łatwiej jest nam dzisiaj zebrać materiał na temat drugiego pułku strzelców konnych, czy nawet archeologii, czy historii, niż okresu sprzed dosłownie kilkudziesięciu lat, bo tego tak naprawdę mało kto zajmuje. Ja sam biję się w pierś, bo pamiętam, no mnóstwo miałem tych rzeczy. No, urodziłem się w PRL-u, podstawówkę też w PRL-u jeszcze, że tak powiem, ukończyłem, więc wiele z tych zabawek dla mnie ma wartość sentymentalną, emocjonalną, ale ja w ogóle ich u siebie w zbiorach prywatnych absolutnie już nie mam, więc aż było mi głupio, że nie jestem w stanie tej wystawy w żaden sposób wspomóc niczym innym, jak tylko własną pamięcią i wrażeniami. Ja też już o tym wspominałem kilkukrotnie gdzieś tam w jakichś informacjach prasowych, czy nie, że to jest ten typ wystawy, która już w momencie przygotowywania dla nas jako muzealników powoduje naprawdę świetną zabawę, bo są takie wystawy, które po prostu są żmudne, trzeba się napracować, naukładać tych drobnych przedmiotów, dopiero potem ten efekt końcowy jest znakomity, a tutaj już na etapie układania tych różnych przedmiotów w gablotach, na bieżąco przynoszonych przez Państwa z Chrubieszowa i okolic, powodowało, że my każdego dnia po prostu dostawaliśmy taki zastrzyk nowej energii, widząc to nowego Miśka, to nową Larkę, to nowy jakiś świetny samochodzik, który zgubiłem na przykład 30 lat temu w piaskownicy gdzieś tam pod domem, więc naprawdę są rzeczy, które w sposób absolutnie wyjątkowy trafiają też do naszych serc i podejrzewam, że dla wielu z Państwa to też będzie taka troszeczkę wycieczka w przeszłość albo Waszych zabawek, albo zabawek Waszych dzieci, różnie to wygląda. To jest też dla mnie czas, no kiedy wiadomo, nie było jeszcze telewizji, w której było 300 kanałów, nie było smartfonów, gry planszowe były tym, co się robiło, kiedy szło się na wagary, więc sporo tych zagadnień jest takich, które mi i Państwu pewnie będą bliskie i znane, ale jest mnóstwo też tematów, które dla mnie są zupełnie nowe, a nie wiedziałem, że w ogóle takie zabawki w minionym okresie funkcjonowały. Żeby nie przedłużać, chciałbym w sposób jeszcze raz absolutnie wyjątkowy podziękować i tutaj pozwolę sobie wymienić osoby, które czasem przychodziły wielokrotnie, przypominały sobie, że coś tam gdzieś tam jeszcze mają w domu, za to, że przyczyniły się do przygotowania tejże właśnie wystawy. Pan Jarosław Wojtiuk, pani Bernadetta Józef Kozicy, Mirosław Borysiewicz, Beata Panasiewicz, Katarzyna Suchecka, Elżbieta Ślązak, Stanisław Lis, Danuta Geisler, Marcin Trzuskowski, Stanisław Jurczuk, Katarzyna Partyka, Andrzej Bylina, Lech Wojtiuk, Andrzej Gierwienic, Zdzisław Traczuk, Grażyna Mirska, ale także pracownicy muzeum. Też okazało się, że mają w swoich szafach różne przedmioty. Anna Mucha, Dorota Tomaszczuk czy Mariusz Serafin też odkopali gdzieś tam ze swoich zakamarków różne przedmioty. Dziękujemy również Spółdzielczemu Klubowi Kultury Słoneczko w Chrubieszowie, także sekcji modelarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka w Chrubieszowie, warsztatom Stare Nowe w Chrubieszowskim Domu Kultury oraz Wiejskiej Bibliotece Publicznej w Chrubieszowie. Więc jak Państwo sami słyszą, to jest kilkanaście osób, kilka instytucji, wszystko po to, żeby ile mamy zabytków, eksponatów na wystawie? Ciężko nawet powiedzieć. Ciężko. Dużo. Ponad 200, może nawet więcej przedmiotów. Myśleliśmy też o tym, żeby pozyskać trochę eksponatów z kraju, ale wcale nie jest to takie łatwe. Jest jedno muzeum, które się bardzo poważnie zajmuje zabawkami z okresu PRL-u, jest to muzeum w Kielcach, które akurat ostatnimi czasy otworzyło nową, wielką wystawę czasową i trudno było coś nowego od nich pozyskać, ale okazało się, że dzięki Państwu ofiarności, dzięki Państwa zbiorom ta wystawa w sposób według nas dość kompletny opisuje to, co można było robić w latach 60., 70., 80. No, staraliśmy się zamknąć na roku 80. chyba 7 czy 9., więc gierek elektronicznych tam na tej wystawie chyba w zasadzie nie mamy żadnych, może jedną, nie wiem czy to rosyjską czy nie, nie pamiętam już dokładnie.
Więc Państwo za chwileczkę sobie tą wystawę, mam nadzieję, z przyjemnością obejrzą. Będziemy również zachęcali Państwa do tego, żeby albo tuż przed zwiedzaniem wystawy, albo nawet na samej wystawie podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami, że być może coś jeszcze macie, teraz się dowiecie, że kurczę, mogą się z tym zgłosić do muzeum, bo na pewno jeszcze by to przyjęli. Nasze gabinety są pojemne, więc gdyby było coś takiego absolutnie wyjątkowego, co zaważy o losach tej wystawy, to śmiało przyjdźcie nawet jutro, pojutrze, w poniedziałek. Wmieścimy to jeszcze tak, żeby ta wystawa była o wiele bogatsza, a i tak uważam, że jest dość bogata. Świadomie nie umieszczaliśmy żadnych podpisów, tak jak to się mówi, koniak jest, każdy widzi, więc opisywanie, czy to jest samochodzik, czy to jest gra, jest wręcz oczywiste, więc z tego celowo zrezygnowaliśmy, ale są też elementy interaktywne. To się tak teraz ładnie mówi, nowocześnie, interaktywne, czyli takie, w których można nie tylko patrzeć przez szybę gablotki, ale także wziąć czynny udział w zabawie. Więc skacząc po sali wystawowej, proszę oczywiście uważać na reflektory, które są nad głowami. Grając w Cymbergaja czy w kapsle, to też uważać, żeby te kapsle nie pogubiły się po kątach, więc śmiało dzisiaj Państwo mają ode mnie prikaz, błogosławieństwo. Jak chcecie się pobawić na tej wystawie, to się bawcie. Dzisiaj też, żeby nie było wątpliwości, nie ma na tej wystawie wina. Dzisiaj jest orężada i to, co w PRL-u było na wagę złota dla każdego dziecka. Więc dzisiaj czerwona, biała orężada. Szukałem saturatora, nie udało mi się niestety znaleźć, nie było w zasięgu ręki. Nie, ale są inne butelki i obcasy, ale o tym panie burmistrzu później. Może jeszcze postaramy się coś do tej wystawy przygotować. Sama wystawa będzie, szanowni państwo, czynna aż do 3 maja, więc zachęcam państwa do tego, żeby zabrać, czy to młodsze pokolenie, czy znajomych, żeby odświeżyć sobie pamięć, bo dzisiaj to wiadomo, jest troszkę państwa sporo, więc nie zawsze wszystko na spokojnie można obejrzeć, ale fajnie jest przyjść jeszcze raz i być może nawet poopowiadać o tych zabawkach, które państwo zobaczą za chwileczkę w gablotce, że kurczę, miałem taką samą, fajnie się można było tym pobawić, a nie tylko patrzeć w telewizor i pykać po kanałach. Raz jeszcze za pomysł odpowiada pani dr Justyna Wojciuk. To ona z wszystkimi kolekcjonerami, którzy te zabawki gromadzą, ostatnich kilka tygodni współpracowała. Jej dziękuję za pomysł, za wykonawstwo oraz tym wszystkim, którzy oczywiście przyczynili się do tego, że ta wystawa doszła do skutku. Dziękuję pracownikom, bo kawał jak zawsze dobrej roboty wykonali. Wystawa trochę na poważnie, trochę na serio, ale myślę, że i takie wystawy też trzeba czasem w muzeach organizować, żeby nie tylko patetyczne, nie tylko sztuka, nie tylko historia, archeologia, ale też coś, mówiąc takim kolokwialnym jajem, żeby przypomnieć sobie, jak to drzewiej bywało. Teraz oddam głos jeszcze koleżance Justynie. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. To może ja jeszcze tak pokrótce o samych zabawkach i o wystawie. Dziś z sentymentem powracamy do zabawek z okresu PRL-u. Wśród kultowych zabawek tego okresu możemy odnaleźć nie tylko lalki, pluszowe misie, ale także bierki, grę elektroniczną Wilki Zając, gry planszowe, Chińczyk, Monopol, kostkę Rubika, czy też zabawki wykonane z plastiku, żołnierzyki, klocki, samochody i wiele innych. Wśród zabawek tego okresu popularne były również zabawki drewniane, a także metalowe. Z dozą nostalgii wracamy również do zabawek robionych przez naszych dziadków. Jak dobrze Państwo pamiętacie, ku radości dziecka można było zrobić zabawkę na przykład z fajerki, która również przynosiła wiele radości. Były również zabawki szyte z kawałków różnokolorowych materiałów. Z nich powstawały lalki, misie, pacynki. Jakże charakterystyczną zabawką okresu PRL-u jest również plastikowy bączek czy konik na biegunach. Każdy chłopiec marzył o metalowym samochodziku czy kolejce. Z czasem na półkach sklepowych zagościły zabawki przedstawiające bohaterów kultowych dobranocek. Gąska Balbinka, pomysłowy Dobromir, koziołek Matołek, pszczółka Maja, Krecik, Bolek i Lolek, Jacek i Agatka, Wielki Zając, Misiu Szatek, Miśko Ralgol, Zaczarowany Ołówek, Muminki i wiele innych, które to wychowały kilka pokoleń Polaków. Przez kilka dekad przyciągając przed telewizory dzieci stęsknione przygód. Polskie dobranocki były popularne nie tylko w kraju, ale również za granicą. Do dziś w Japonii dużą popularnością cieszy się Miś Uszatek.
W okresie PRL bardzo popularne były zabawki produkowane m.in. przez częstochowskie zakłady zabawkarskie, łódzkie zakłady zabawkarskie Spójnia, czy też spółdzielnie pracy w Czódcu. Co ciekawe, prototypy zabawek, czyli te pierwowzory, były zatwierdzane przez Związek Spółdzielni Zabawkarskich. Część zabawek oczywiście trafiała na rynek krajowy, ale również i na eksport za pośrednictwem warszawskiej firmy Coopexim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zabawki produkowane w bratnich krajach, czyli ZSRR, NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech czy w Korei. W okresie PRL popularne były również peweksy, w których można było kupić zabawki niedostępne w sklepach, czyli lalka Barbie, klocki Lego, to już ten późniejszy okres, samochody. W peweksach można było również zakupić gumy Donald, Turbo z kolorowymi historyjkami, napoje w puszkach, a także batony niedostępne w większości sklepach typu Mars, Snickers. Te zabawki pochodziły w większości z importu, ale również z rynku krajowego. Za te zabawki płacono w dolarach. Kasy peweksów przyjmowały także wszystkie waluty wymienialne oraz bony towarowe PKO. Na wystawie Ale Ubaw w kolorowym świecie gier, zabawek i bajek PRL mogą Państwo zobaczyć oprócz zabawek pochodzących z lat 60., 70., 80. XX wieku, tak jak już zresztą wspomniał Pan Dyrektor, również przepięknie ilustrowane książki, do których ilustracje wykonywali znani artyści plastycy, komiksy Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, a także czasopisma dla dzieci i młodzieży, również wspaniale ilustrowane typu Miś, Świnka, Pierszczyk, Płomyczek. O czasach dzieciństwa przypomnał nam również bajki na kliszach, wyświetlane za pomocą rzutnika diaskopu Ania, czytane na głos. Nie mogło także zabraknąć typowych zabaw podwórkowych z naszego dzieciństwa, czyli gra w klasy, kapsle, czy też właśnie interaktywna gra Cymbergaj. Na wystawie odnajdą Państwo również modelarze i plany modelarskie, popularne wśród młodzieży i nie tylko, a także szybowce, wypożyczone właśnie przez wspomnianą wcześniej sekcję modelarską Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka w Hrubieszowie. Zresztą modelarstwo od kilku dekad cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród hrubieszowskich młodzieży. I tutaj też należy wspomnieć, że taką postacią sztandarową, jeżeli chodzi o rozwój tego tutaj modelarstwa w Hrubieszowie, jest Wiesław Korczak. Wydaje mi się, że pokrótce przybliżyłam Państwu to, co będziecie mogli znaleźć na wystawie, także dziękuję bardzo za uwagę. Ja jeszcze nim oddam głos niektórym z Państwa, bo wiem, że jest taka chęć i potrzeba. Ja też trochę prywatnie przyznam się, że byłem dzieckiem peweksu. Ja nim przeprowadziłem do Hrubieszowa, to wiele lat mieszkałem w 10-piętrowcu, który był dokładnie nad peweksem. Po prostu ja spać nie mogłem, wiedząc co tam w parterze za tymi pięknymi gablotkami się znajduje, więc każdy pieniążek był przerabiany na dolar, a każdy dolar na pierwszego restoraka firmy Matchbox na przykład. Pamiętam, że były takie restoraki w swoim czasie. Ale też oczywiście byłem tą osobą, która wbrew krzykom mojej mamy zbierała setki puszek po piwie niemieckich. Po prostu wszystkie gabloty miałem zastawione puszkami w każdym możliwym kolorze, wymiarze z różnych państw europejskich. A do tego całe pudła sprasowanych, wyprasowanych żelazkiem kartoników właśnie po czekoladach. Kolekcje bajeczek z Donalda, samochodziki z Turbo. No wszystko to gdzieś kurczę miałem. No teraz nie mam pojęcia gdzie. Może no nawet zaczyna mieć wartość kolekcjonerską na jakichś rynkach kolekcjonerów, czas pokaże, może jeszcze to odkopię, ale faktycznie dopiero kiedy ta wystawa była budowana, człowiek sobie przypomina, jak wiele rzeczy z dzieciństwa, czy z powiedzmy lat młodości gdzieś tam w pamięci było zagrzebanych, ale dzięki temu udało się to odkopać. Więc czy ktoś z Państwa ewentualnie chciałby, Pan Starosta, chciałby pograć w Cymbergaja, wyzwać mnie? Nie tylko. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy otrzymałem zaproszenie na tą wystawę, to takie chyba trochę serce zaczęło mocniej bić, może jakieś wzruszenie, bo z całą pewnością no muszę powiedzieć, że ja jestem dzieckiem PRL-u. W odróżnieniu od tej młodzieży, co tu na przykład w pierwszej ławce siedzi, która tam niewiele pamięta, moje całe dzieciństwo i w zasadzie ta niepełnoletnia młodość przypadała na czasy PRL-u.
Stąd może to mocniejsze bicie serca, no bo taki powrót do przeszłości, czytaj młodości, no zawsze powoduje jakieś tam takie mniejsze lub większe emocje. Ja nawiązując do słów pana dyrektora wcześniejszych, to muszę powiedzieć, że no szkoda, że ja nie wiedziałem o tej wystawie wcześniej, bo ja naprawdę podejrzewam, nie wiem co tutaj zobaczę, ale u mnie w domu przeważnie się niczego nie wyrzucało, tylko gdzieś tam to szło, dużo miejsca było. Ja nie wiem, czy ja po powrocie do domu tam nie wybiorę się na strych i faktycznie może gdzieś tam w poniedziałek coś tam doniosę, panie, nie na pana, tylko tutaj do muzeum. Także no z dużym, że tak powiem, z dużą taką dawką emocji czekam na moment, w którym zobaczę te zbiory. Myślę, że dla państwa będzie też to takie dosyć ciekawe przeżycie. A kwiaty w podziękowaniu za przygotowanie tej wystawy na ręce pani kurator, kuratorki, nie wiem jak się teraz mówi, pani Justyny, pani doktor Justyny Wojciech. Więc nie jest wykluczone, że w przyszłym tygodniu będzie suplement do wystawy ze zbiorów starosty Wojciecha Sołtysiaka, jak najbardziej. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos, czy już się nie możecie doczekać, chcielibyście już pograć, pooglądać? To w takim razie tradycyjnie, jak to u nas bywa, podnosimy się i idziemy w tamtą stronę, gdzie za chwileczkę zapalimy światło. Zapraszamy do zwiedzania, a później na symboliczny poczęstunek tutaj do sali, gdzie biała, czerwona orężada, kukułki, raczki i krówki. Tak więc już teraz możemy wszyscy udać się do sali, gdzie będą zaprezentowane zabawki z czasów PRL-u. Razem ze mną jest również Łukasz, który przejmuje ode mnie mikrofon. Dla ciebie, Łukaszu, chyba wyprawa w czasy PRL-u to będzie wyprawa jak do czasów prehistorycznych. Wyprawa w nieznane. Witajcie. Witajcie, drodzy słuchacze RTM Staszic. Tak więc przekazuję ci mikrofon, Łukaszu. Do dzieła. Na dzisiejszą wystawę zebrał się tłum ludzi, mieszkańców miasta Chrubieszów, ale i nie tylko. Wystawa jest interaktywna. Można znaleźć na niej różne formy przedmiotów, zabawek czy też urządzeń z czasów PRL. Znajdą się tutaj urządzenia i dla audiofila, fotografa, maniaka gier, filmów czy też kinematografii, bądź dziecięcych zabaw. Na wystawie znajduje się stolik, przy którym można zagrać w kapsle. Można zauważyć, a też usłyszeć otwartą rozgrywkę. Dzień dobry, widać, że pani nie pierwszy raz gra w kapsle. No, to są zabawy mojego dzieciństwa, więc dlaczego miałabym się teraz nie pobawić? A na czym polegają kapsle? Dla młodszego pokolenia informacja. Kapsel od butelki, wypełniony albo plasteliną, albo modeliną, ale w tamtych czasach to bardziej plasteliną. I uderza się palcem tak, żeby kapsel nie spadł za stół. I kto najdalej tego kapsla wystrzeli, więc wygrywa tą rywalizację. No na razie to mi się udało raz. A rozumiem, że przy okazji można swoim kapslem zbić czyjegoś kapsla i też wyrzucić poza pole konkurenta. No niestety jak się gra w gry, to zawsze są jakieś niuanse tego i że można drugiego kapsla po prostu wyrzucić. Dziękuję. Dziękuję. Kolejną interaktywną grą jest... Nie wiem, pana, ja obronię. Przepraszam, jak ta gra się nazywa? Nie wiem, jak to się gra. Aha. Widzę, że państwo posługują się grzebieniami. Łago! Są monety i to są piłkarzyki, czy też bramkarzyki. Pan Stanisław Nowak chce udzielić parę słów co do wystawy, a mianowicie jakiej? Jestem pod wrażeniem eksponatu, który wita nas przy wejściu do sali właśnie tej przenoszącej nas w czasy PRL-u, a mianowicie gramofon marki Bambino. Jest to wersja Bambino 2, a więc już troszeczkę nowocześniejsza. To był standardowy zestaw elektroakustyczny, jakim można było odtwarzać płyty w latach PRL-u.
płyty gramofonowe, które też trzeba było zdobywać, jeżeli chciało się posłuchać oczywiście zespołów zagranicznych. Płyty kupowało się w Peweksie, kosztowały 6-7 dolarów, a dolar kosztował 150 zł, więc rachunek jest prosty. I taki gramofon Bambino, tutaj jeszcze kolejny egzemplarz, na którym jest pocztówka dźwiękowa. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. Takie słowa piosenki. Tak, dlatego, że na pocztówkach prywaciarze oczywiście przekopiowywali z oryginalnych płyt przywiezionych z zachodu aktualne przeboje i za taką pocztówkę płaciło się 10 zł. No więc to było jeszcze w zasięgu, powiedzmy, przeciętnego słuchacza. Za płytę długo grającą płaciło się 80 zł, za czwórkę płaciło się 40 zł. No i takie to były wtedy ceny. To tyle, na razie. Dziękuję. Co tu jeszcze? Tu jeszcze pudło grające z radiem. No i radio, tak, radio z adapterem. W czasach PRL-u jakie stacje grały? Czy pan się orientuje? W czasach PRL-u tutaj w naszym mieście mogliśmy słuchać przede wszystkim programu pierwszego. Od godziny 16 było popołudnie z młodością i dzięki już wtedy Piotrowi Kaczkowskiemu mogliśmy słuchać nagrań przebojów, które królowały w Europie Zachodniej. Najnowsze wydania long playów Beatlesów, Pink Floydów. To wszystko było prezentowane w audycji Popołudnie z młodością. Była lista przebojów Studia Rytm. No i w tamtych czasach my w Polsce mieliśmy jako jedyni za żelazną kurtyną bieżący dostęp do muzyki europejskiej. To do nas przyjeżdżali młodzi ludzie z Czechosłowacji, z Węgier, ze Związku Radzieckiego po to, żeby kupić, posłuchać, na chwilę pooddychać takim klimatem zachodnioeuropejskim. Za kurtyny. Za żelazną kurtyną, tak, oczywiście. No i tylko my, no i jeszcze Węgrzy, mogliśmy wyjeżdżać na zachód. Nie było to łatwe, bo trzeba było zgromadzić minimum 120 dolarów, po 150 zł, proszę sobie policzyć. No i wtedy ewentualnie można było się ubiegać o paszport, który trzeba było oddać z powrotem maksymalnie po 7 dniach od chwili powrotu do kraju. A czemu groziło to, że się nie oddało tego paszportu? Jak się nie oddało tego paszportu, to można było już zapomnieć o następnych wyjazdach na zachód. Aha. Czyli bez ograniczenia wolności, czy też bywały takie przypadki, że... A to jest już oddzielny temat, jeżeli ktoś rzeczywiście złośliwie nie oddał tego paszportu, no to nawet nie wchodziło w grę, nikt się nie zastanawiał nad tym. A co może powiedzieć młodsze pokolenie? Bardzo mi się podoba. No te gry są ciekawe. Szkoda, że nie ma już teraz. Z gier tutaj wystawowych, w co byś zagrała? Sama nie wiem. Nie mogę się zdecydować. Wszystko mi się bardzo podoba. Ja na przykład na podłodze widzę klasy. I powiem szczerze, że kojarzą mi się z moją podstawówką, z moim dzieciństwem, ale również gra w klasy. Gra w kapsle. Niestety mnie minęła, a wydaje mi się bardzo ciekawą grą. Kojarzy mi się z grą w kulki. Ciekawa, dosyć zabawna, ale na klasy to najciekawsza moim zdaniem z tych rozrywek. Dobrze. Ale nie bawiłeś się takim? Nie bawiłem się tutaj. Wystawa, a co ona przedstawia? Co to są za gry? Dwie gry, tak?
No tutaj jest, widzę dużo gier planszowych, ale ta jest taka troszkę zautomatyzowana. To jest taka miniaturka no, takiego salonu gier, prawda? Tiltu. Słucham? Tilt, która się nazywała. Właśnie. Po prawej stronie jest taki mechanizm wypuszczający metalową kulkę. Sprężynowy? Tak, taki sprężynowy. Chodziło o to, żeby tak ją naciągnąć, żeby ona wyskoczyła i trafiła w miejsce, które jest najbardziej punktowane. Świetne są, naprawdę. A tutaj poniżej gra planszowa, to jest zbieranie grzybów? Chyba taka dosyć prosta, jakiś Jasi Małgosia, taka zwykła planszóweczka. Troszkę na zasadzie Chińczyka. Czyli dla czterech graczy chodzi o to, żeby trafić do swojego domu, prawda? Świetne gry. Tam są bardzo ciekawe. Piłkarzyki. Takie trochę, nie? Takie bogatsze jakby w swoje zasady. No piłkarzyki. Piłkarzyki, w których rusza się... bramkarz, prawda? On jest ruchowy, świetnie. Ale zawodniki to chyba też są na sprężynę i palcami można. Trzeba odpowiednio odbić, żeby piłeczka z odpowiednią siłą trafiła. Świetne. To nie wiem, co jest, jakaś po rosyjsku, z napisami rosyjskimi. Marynarka wojenna. Tak, taka jakaś walka na, nie wiem, na wodę. Ale ciekawe, na czym polegała. Nie wiem, tego nie wiemy tutaj. No, oczywiście Monopol, pierwsza taka edycja, jaka była w Polsce, bo też mam właśnie prywatnie taki. Ale też z takiego szarego papieru. Tak, jeszcze taki niezbyt ładny. Są pudełka właśnie z wyścigu konnego, jest wyścig konny z plastikowymi. Tak, z pieniędzmi plastikowymi. Świetny. Ale widać, że jest trochę starszy niż na przykład Monopol, który był w latach 80., bo ja pamiętam to ten szał na Monopol. Jako bardzo drogą grę wtedy. Naprawdę to było dosyć kosztowne. Rozumiem. Dzisiejsza wystawa zapewne sprawia, że człowiek wraca wspomnieniami do przeszłości. Jak wyglądały u pani te wspomnienia czasu PRL-u? No ja też jestem dzieckiem PRL-u, tak jak pan dyrektor to powiedział. Czyli bawiłam się tymi wszystkimi zabawkami. Część mam też w domu takich zabawek, rzeczywiście zachowały się. Nie wiem, no to jest świetne po prostu. Wykorzystanie, potraktowanie tej zabawy jako temat wystawy. Bardzo dobry pomysł. Bo nie ma nikogo, kto by się tymi zabawkami jednak nie bawił z mojego pokolenia, lat 70., 80. A jeśli są tu starsze osoby, to są to ci rodzice, którzy najczęściej kupowali te zabawki albo zabiegali bardzo o nie, prawda, w tamtych czasach. Mi najbardziej się to podoba, że są tutaj gry, jak klasy, jak kapsle. Brakuje mi na przykład kulek, czy też gry w grzybka, tak to się nazywało, jeszcze był podbijany taki konik, nie wiem, jak to się nazywało, hycle. Nie, były hacele. Hacele. Inna zasada. Z 5 haceli chodzi o to, żeby je podrzucać i w odpowiedniej liczbie zabierać z podłoża. No tak, trudna gra, bo obijająca bardzo dłonie. Część tych gier właśnie przetrwało. Ja jestem z roku 2001 i na szczęście w podstawówce miałem okazję pograć z kumplami takie gry, aniżeli siedzieć przy komputerze, jak niektórzy potrafią teraz. Mam takie wrażenie. Tak, można pograć przy komputerze, ale przy komputerze nikogo więcej nie potrzebujemy, prawda, żeby się świetnie bawić. A do tych gier zawsze potrzebowaliśmy kogoś, przynajmniej jednej osoby, a tak naprawdę najfajniej się gra, jak są co najmniej trzy. Więc musisz wejść w interakcję z ludźmi. No razem się śmiejecie z czegoś, trzeba się nauczyć przegrywać i wytrzymać to, że ktoś na to patrzy. No i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych takich społecznych jakby, oprócz takich rozrywkowych, to tych funkcji społecznych było sporo, których trochę nie widzę teraz, kiedy ludzie bawią się sami ze swoim sprzętem. Ale też takie czasy, jak człowiek wychodził na wioskę, czy też sprzed bloku, sprzed domu i zbierała się zgraja, banda uliczna. No właśnie o to chodziło, żeby potrzebować ludzi, bo jest z ludźmi, tak? No bo dzięki nim była zabawa, była frajda. Tego chyba przychodziły pomysły. Nie wiedzą, że tak to działa, tak? Mamy dzisiaj taką alternatywę dla wolnego czasu, że... Parę słów dla słuchaczy. Ja serdecznie zapraszam na wystawę w imieniu pana dyrektora, pani Justyny, która to wszystko przygotowała. Myślę, że warto. Czy jest się z roku 2000, czy z lat 80., czy z okresu powojennego. To myślę, że każdy znajdzie tutaj coś, co jest mu bliskie. Przełamuje pewną barierę. Tak. I wystawa jest do 3 maja. Zapraszamy. Dziękuję.
niezwykły klimat, wspaniały pokaz tańca w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca z Poznania. O tym w reportażu. Zapraszam. Dzisiaj w Hrubieszowskim Domu Kultury gościmy niezwykłych gości. Będziemy mieli możliwość obejrzenia spektaklu tanecznego. Niezbyt często nam się taka możliwość pojawia na naszej scenie, ale o szczegóły poproszę pana. Michał Stankiewicz, menedżer zespołu Polskiego Teatru Tańca z Poznania. Bardzo bym prosił parę słów na temat tego, co obejrzymy dzisiaj na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury. Obejrzymy wyjątkowy oczywiście spektakl pod tytułem 45 w choreografii Jacka Przybyłowicza. Jest to jubileuszowa produkcja Polskiego Teatru Tańca zrealizowana w miniony czerwiec 2019 roku z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Polskiego Teatru Tańca założonego w 1973 przez wybitnego polskiego tancerza i choreografa Konrada Drzewieckiego. Jest to spektakl, który opowiada historię tancerzy w zasadzie, ich życia związanego z tańcem, ze sztuką, ich życia we zbiorowości na scenie, ale także istnienia jako jednostki artystycznej. Także myślę, że interpretacja dla każdego z odbiorców, z każdego z widzów będącego dzisiaj na widowni będzie dość oczywista. Teatr Tańca to przedsięwzięcie, które już, tak jak pan powiedział, ma długą historię. Przyjechaliście państwo do Hrubieszowa, no takie dosyć odległe miejsce od Poznania. Właśnie dlaczego do Hrubieszowa? Udało nam się zrealizować projekt współfinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca 2020. Wniosek, projekt, który zakłada podróż po wschodnich rubieżach kraju. Projekt, który został nazwany Pogranicze Tańca. I dzięki temu mamy możliwość właśnie dotarcia do tych zakątków Polski, gdzie normalnie teatry tańca czy spektakle teatrów tańca nie docierają. Byliśmy już w Chełmie, dzisiaj jesteśmy w Hrubieszowie, przed nami jeszcze Przemyśl, Zamość i Tomaszów Lubelski. I myślę, że jest to wyjątkowa właśnie okazja, żeby pokazać szerszej publiczności te dokonania, które też się dzieją w dużych miastach, na scenach, gdzie te zespoły tańca istnieją. A oczywiście Polski Teatr Tańca, który zawsze miał w założeniu podróż do jak najdalszych zakątków i nigdy nie omijał mniejszych miejscowości, także żeby do Hrubieszowa czy do innych miejscowości docierać. Także czeka nas wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne, wyjątkowe tutaj w naszym mieście. Pozostaje tylko czekać na artystów. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. Spektakl rozpocznie się od wejścia artystów w holu Hrubieszowskiego Domu Kultury. Już słychać dźwięki, które zapowiadają to niezwykłe wydarzenie. I już w tej chwili hol zamienia się w scenę, na której pojawiają się tancerze. W taki oto sposób widzowie zostaną wprowadzeni w tą niezwykłą atmosferę teatru tańca. Taniec wychodzi do publiczności. Ten dystans, który zawsze jest pomiędzy artystą a publicznością, gdy występują na scenie, w tej chwili jest już całkowicie poza nami. Artyści są wśród nas. Tancerze są coraz bliżej widzów. Mamy praktycznie fizyczny kontakt z nimi. Tak jest teraz, ale za chwilę tancerze wejdą na scenę. To jest czas prezentacji bardzo wyrafinowanych układów przenoszących nas w świat
doznań wizualnych, jakie mogą być tylko dostępne w obcowaniu z wielką sztuką. No i teraz za artystami. Wszyscy udajemy się na widownię. Mam na imię Dominik. Artyści przedstawili się nam swoimi głosami, ale także swoim ruchem. Rozpoczyna się spektakl. Od 1973 roku 79 200 godzin. I tak kończy się występ Teatru Tańca. Takim prostym podsumowaniem ilości godzin spędzonych na treningach, na ćwiczeniach, po to, aby wystąpić przed nami, przed publicznością.
owacje na stojąco publiczności. Jak się podobało? Bardzo, bardzo podobało. Jak się podobało? Bardzo fajne. Jak się podobało? No na pewno coś innego. Wniosło wiele do myślenia, dało. Podobało mi się bardzo, zaciekawiło. No, zgrana grupa. Na pewno dużo muszą ze sobą pracować, przebywać, żeby tak osiągnąć taki efekt. Pozytywna taka opinia. Dziękuję bardzo. No i teraz podziękowanie od pani dyrektor. To jest fachowiec, okay. który ocenia z innego punktu widzenia niż laik, który ogląda. Ja jestem amatorem, ale to, co pokazaliście na scenie, profesjonalizm po prostu, że zapiera dech w piersiach. Tancerze wszyscy na najwyższym poziomie, naprawdę. Piękny spektakl. Mam nadzieję, że doceni to nasza widownia, publiczność, bo na końcu wstali wszyscy, bili tak, brawo. Naprawdę, czyli naprawdę. Każdego jednak ten spektakl poruszył i to jest chyba najpiękniejsze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby wystąpić u Państwa. Więc jeszcze parę słów podsumowania. Mieliśmy prawdziwą ucztę duchową. Mogliśmy obejrzeć spektakl Teatru Tańca na najwyższym poziomie, wspaniale to wszystko wyglądało. No i publiczność była zachwycona, a jak? Artyści? Artyści myślę, że też jak najbardziej, co było widać, że kilka razy wracali się kłaniać. Mieli poczucie dowartościowania artystycznego, że ich praca, ciężka praca, ale też te dokonania artystyczne były na pewno docenione. Także mam nadzieję, że nie jest to ostatni występ Teatru Tańca, że będziecie Państwo do nas od czasu do czasu zaglądać. Miejmy nadzieję, a patrząc na zainteresowanie i też wspaniałe słowa uznania, które doświadczyliśmy chociażby od dyrekcji Hrubieszewskiego Domu Kultury, myślę, że takie zaproszenia będą od Państwa też płynęły. Także dziękuję bardzo. Dziękuję również. To udało mi się jeszcze poprosić artystkę, która przed chwilą była na scenie, już teraz tak swobodnie. Jak się tańczyło przed hrubieszowską publicznością? Dobrze, dobrze. Myślę, że nas bardzo ciepło tutaj przyjęli. Zresztą te owacje na stojąco na koniec myślę, że były pięknym podziękowaniem za nasz spektakl. Trochę nas rozpraszało mimo wszystkie używanie telefonów komórkowych w trakcie spektaklu, flesze i jakby nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo normalnie jakby jest to zabronione, to tak może na przyszłość, ale rozumiem, że też jesteśmy tutaj z tym spektaklem po raz pierwszy, więc też chyba wszyscy byli podekscytowani i chcieli na pewno coś uchwycić dla siebie, także też to rozumiem. Chcieli to zachować. No i tak może jeszcze troszeczkę kulisy Teatru Tańca, to jednak wymaga niesamowitej pracy. Jak pani trafiła do teatru? No ja jestem jednym z najświeższych, że tak powiem, członków zespołu. Byłam na okresie próbnym w maju, zaczęłam zeszłego roku, no i teraz od tego sezonu 2019-2020 jestem na cały rok na etacie. I jak trafiłam, tak, takie było pytanie, jak trafiłam, tak? Byłam na takim konkursie choreograficznym, gdzie w jury zasiadała nasza pani dyrektor Iwona Pasińska. No i jakby wyszło tak, że mnie zaprosiła tutaj do zespołu, żeby jakby zobaczyć, czy bym się sprawdziła, no i tak zostałam. Także to jest szansa również dla wszystkich młodych, którzy mają jakiś talent artystyczny, taneczny, mogą próbować w takich projektach brać udział. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. A teraz druga część koncertu Pieśni Kresów Naszych w wykonaniu Jana Kondraka, Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. Z serii piosenek, których się nie pisze. Marianna. W tej opowieści istotne jest to, na co zwracają ludzie uwagę na sam koniec Kresów Naszych. Marianna. Marianna cierpiała dziwną dolegliwość, leczyła się starannym doborem lektury. Książeczka więc z proszków z najświętszym krzyżykiem, do tego raz dziennie flaszka denatury. Dyktą to się nawet wręcz delektowała,
aplikując łyżką głęboko do grdyki. Proszki połykała normalnie garściami, szyją potrząchała, jak robią indyki. Ten, kto tu budował, musiał mieć coś z głową. Jeszcze nie tak dawno dzika zupa z trawą. Dzisiaj chata ledy, hammer na podjeździe. Na rozwidleniu skręć łagodnie w prawo. Przed wojną uciekła z familią spod Lwowa. Nie wszyscy przeżyli, znana jest przyczyna. Ubiegłe stulecie i rok 18, najgorsze na świecie słowo Ukraina. O głowę przerosła swoje rówieśnice. Była smukła wiotka, miała grację, szyk. Dwór był Makomaskich, była pokojówką. Kochał się w niej dworak, potem nagle znikł. Czego tutaj żyją? Po co się budują? O, tu gdzie ten wykop, wczoraj rosło drzewo. Nigdy by na to nie wpadł, musi przekaz z góry. Ha, za 300 metrów skręć łagodnie w lewo. Stracie kochanka zjawiły się bóle, takie jakby ktoś ją obdzierał ze skóry. Lekarz był bezradny i lekarstwa na nic, tylko święte proszki dykta przekaz z góry. Szpital w Tomaszowie, byłem z narzeczoną. Marianna na marach mówiła z wysoka: miłość najważniejsza, trzymajcie się razem, bo będzie nieszczęście, i kapnęła z oka. Patrz, tu była szkoła, dzisiaj dom weselny. Dzieci mało, chociaż tarło idzie ostro, ale ludzie żyją, inwestują śmiało. Za 600 metrów jedź dalej prosto. Jedź dalej prosto, jedź dalej prosto, jedź dalej prosto, jedź dalej prosto, jedź. Włodzimierz Wysocki, a za nim Jacek Kaczmarski, w jakimś sensie moi przywódcy literaccy, napisali piosenkę Ja nie lublu i nie lubię. Pomyślałem, że trzeba napisać coś w kontrze, bo wszystko, co zaczyna się na nie, jest na nie. A świat musi być też i na tak. I zacząłem się zastanawiać, co ja tak naprawdę lubię, czy cokolwiek. I coś z przeszłości znalazłem. Lubię. Lubię patrzeć, gdy malujesz, to mi myśli zdobi, że córeczka jest szczęśliwa, lubi to, co robi. Lubię słuchać, kiedy śpiewasz, tata tym się zdobi, że córeczka jest szczęśliwa, lubi to, co robi. Umiem
chcesz się cieszyć, no przecież nie ma nic więcej na świecie. Lubię, kiedy wszystko umiesz na swym komputerze. Gdy wyglądasz na szczęśliwą, ja się cieszę szczerze. Lubię, gdy się ładnie bawisz co dzień i od święta. Gdy pilnujesz młodszej siostry, karmisz swe zwierzęta. Umiesz się cieszyć, no przecież nie ma nic więcej na świecie. Jedziesz ty, biegnę ja, rozpędzasz się z łatwością, rozpędzasz się z łatwością. Kto pierwszy do domu, kto pierwszy do domu, przegrywam z przyjemnością. Lubię patrzeć, kiedy tańczysz, lekko jak w balecie. Niech twe życie takie będzie, teraz i na mecie. Umiesz się cieszyć, no przecież nie ma nic więcej na świecie. Jedziesz ty, biegnę ja, rozpędzasz się z łatwością, kto pierwszy do domu, przegrywam z przyjemnością. Z przyjemnością. Przegrywam z przyjemnością. Jan Kondrak, lubię. Synku miły, okruszyno ma, jakże sercu memu ciebie brak. A wszakom cię, mój syneczku, tak wyczekiwała. A wszakom cię, mój syneczku, tak wyczekiwała. Tobie moje ręce kolebeczką, tobie łono moje poduszeczką. Ciebie chwycić chcę, ciebie tulić chcę, moja przepióreczko. Ciebie chwycić chcę, ciebie tulić chcę, moja przepióreczko. Ciebie oczy moje wypłakały, ciebie usta moje wymodliły. Kochać będę cię, wołać będę cię, choćby i z mogiły. Kochać będę cię, wołać będę cię, choćby i z mogiły. Synku miły, okruszyno ma, jakże sercu memu ciebie brak. A wszakom cię, mój syneczku, tak wyczekiwała. A wszakom cię, mój syneczku, tak wyczekiwała. A wszakom cię, mój syneczku,
tak wyczekiwała. Adam Szabat. W związku z tym, że wszyscy jesteśmy ze wsi i cała nasza kultura jest ze wsi, to teraz specjalna piosenka finałowa, którą napisał Adam Szabat. Adasiu. Piosenka o domu na wsi. Nie pójdę drożyną na pole, za słowem, za śmiechem w niewolę. Nie pójdę po sadzie, gdzie płot omszały, przed światem całym, przed światem całym. Nie pójdę w domysłach skąpany, przez rosy różaniec poranny. Pod oknem, co pierwszy widziało złota blask, jutrzni znak, jutrzni znak. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel od biedaczysko puka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Nie siądę, braciszku, ja z tobą, ze śpiewem żurawi nad głową. Choć przeklnę, co z tego, nie siądziesz obok mnie już więcej, już więcej. Ty sobą chatynko przydrożna, ty więcej objęłaś niż można. Cud, że z twych okien tak odzmroczasz po świt, nie płyną łzy, nie płyną łzy. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel od biedaczysko łuka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel od biedaczysko łuka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Proszę Państwa, Waldemar Korzeniowski, Adam Szabat i jego piosenki. I Jan Kondrak, oczywiście. Proszę Państwa, dyrekcja się zmieniła, a fotele nadal niewygodne. Usiądźcie, pocierpcie trochę. Drodzy Państwo, nas jest dwóch. My się przyjaźnimy i chcielibyśmy, ja bym chciał, żeby nadal tak było. Więc jeśli wezwaliście nas do bisu i my zagramy jeden bis, to wtedy możemy się znielubić. Natomiast jeśli zagramy dwa, każdy po jednym, to wszystko będzie okej. Co wy na to? A zatem po krótkiej naradzie postanowiliśmy rzucić na los szczęścia. Wrzuciliśmy do takiego bębna i tam te kule są. I kule powiedziały, że trzeba zagrać pierwszą i ostatnią piosenkę.
Proszę Państwa, Nieznany żołnierz. To jest to piosenka, w której możecie ad hoc wziąć udział. Jest tak prosta i co tu ukrywać ładna, że możecie to zrobić. To jest kwestia tylko waszej woli. Więc to jest piosenka o waszej woli też również. A nosi tytuł Nieznany żołnierz. Jeszcze mgły porannej nie ma i nie dnieje, a już coś majaczy, coś tumanieje. Jeszcze nic nie boli tu i ówdzie swędzi, a już coś nabrzmiewa na dnia krawędzi. Jeśli zapytasz mnie, co to jest, powiem, że nie wiem, być może, że to idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz, świat ma u stóp. To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz i niesie grób. Drzew nie widać, ale z ptactwem odlatują. Łąki pod barankiem trochę się krygują. Jeszcze nie wiadomo co, lecz panny czują. Wybiegają i bielizną wymachują. Jeśli zapytasz mnie, co to jest, powiem, że nie wiem, być może, że... To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz, świat ma stóp. To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz i niesie grób. Pali się legenda w gadających krzakach, że się zgodził tatuś zabić Izaaka. Jakiś dumny ojciec gdzieś na horyzoncie, jeszcze syna nie ma, już go ma na froncie. Jeśli zapytasz mnie, co to jest, powiem, że nie wiem, być może, że... To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz, świat ma u stóp. To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz i niesie grób. Nigdy jaj nie widać, zawsze coś się kluje. Zanim zło zapuka, człowiek to wyczuje. Odkąd pewien ojciec na śmierć syna swego codziennie wydaje za grzech, co nie jego. Jeśli zapytasz mnie, co to jest, powiem, że nie wiem, być może, że... To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz, świat ma u stóp. To idzie żołnierz, nieznany żołnierz. To idzie żołnierz i niesie grób. Jan Kondrak, Nieznany żołnierz. I jak każdy niosę. To, czyli co, piosenka o domu na wsi. Tak, piosenka o domu na wsi. Kochani, każdy ma takie miejsce. Ale w mieście byłoby tak samo, wiesz, ja już to widzę, bo ten dom nosi również miejskie cechy. Na przykład jest tam fotel. Kto na wsi ma fotel? Co ty nazywasz fotelem w ogóle? Moja babcia miała fotel. No to było wyjątkowe, trochę, ale był. Zupełnie. Jest tam okno, pod którym jest różaniec z Rosy, a w mieście raczej przy oknach są chodniki. Nic tam takiego nie ma, nie widziałem. Moim zdaniem na przykład drabina jest jedna, taka oparta o strzechę i ta sama drabina to jest burta również furmanki, tak. Stary. I o czym ty mówisz, o jakim fotelu jest? No tak, foteli rzeczywiście może nie było na wsi, ale trawa jest na wsi, a trawy przed domem, przed okienkiem... Trawa to podstawa oczywiście. Tak jest. Piosenka o domu na wsi. Jednak będę się upierał, że to jest dom na wsi. Thank you.
nie pójdę drożyną na pole. Za słowem, za śmiechem w niewolę. Nie pójdę po sadzie, gdzie płotą szały, przed światem całym, przed światem całym. Nie pójdę w domysłach skąpany, przez rosy różaniec poranny. Pod oknem, co pierwszy widziało złota blask, jutrzni znak, jutrzni znak. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel lot, bieda czysto, łka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Nie siądę, braciszku, ja z tobą, ze śpiewem żurawi nad głową. Choć przeklnę, co z tego, nie siądziesz obok mnie. Już więcej, już więcej. Ty sobą, chatynko przydrożna, ty więcej objęłaś niż można. Cud, że swych okien tak odzmroczasz po świt. Nie płyną łzy, nie płyną łzy. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel lot, bieda czysto, łka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Wygasł już ogień w piecu, wygodnie rozsiadł się chłód, tak w salonie, jak w sercu, jak w sercu. Fotel lot, bieda czysto, łka, bo nie ciąży mu nikt. Oddaliła się bliskość, jak wszystko. Dziękujemy bardzo. Co byście teraz chcieli? Franka, tak? Proszę bardzo. Tak myślałem, że atamana chcecie. Czekaliśmy na to, kiedy będzie o atamanie. Było, że Franka. No, a Adam sobie wybierze swój bis. Franka. La 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 la. Nic czułości nie zaznała, jakby suche drewno. Sto lat żyła Franka, ale czy na pewno? Nie mówiła o rodzinie, nic od niej nie chciała. Za rodzeństwem, co pomarło, czasem zachlipała. Mąż przehulał wszystkie morgi, bo nie miał dziedzica. Gdy mu syna urodziła, rzekł, że za granicę. Gdzieś popłynął i tam umarł, więc go
karała tym, że już imienia jego nie wypowiedziała. No właśnie, tak ciesznie. Jeszcze raz, nie, bo ja muszę pokonać tę słabość. Jesteście świadkami mojej nieporadności, z którą muszę zwalczyć. Jeszcze raz, Franka. Od początku tak. Od pierwszego taktu, maestro. La 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 la. Czułości nie zaznała, jakby suche drewno. 100 lat, 100 lat żyła Franka, ale czy na pewno? Nie mówiła o rodzinie, nic od niej nie chciała. Za rodzeństwem, co pomarło, czasem zachlipała. Mąż przehulał wszystkie morgi, bo nie miał dziedzica. Gdy mu syna urodziła, rzekł, że za granicą gdzieś popłynął i tam umarł, więc go ukarała tym, że już imienia jego nie wypowiedziała. Najmowała się do pracy i biedę cierpiała. Miód wrzeciona czubkiem z flaszki dziecku wydzielała. Czasem z jajkiem, serem, masłem gdzieś na targ jechała. Do biletu na kolejkę raczej dokładała. Przy pomocy szmat i szydła buty dociepliła. Były to gumowce syna, tym go zniechęciła. Raz w stolicy była w życiu w pewnej ambasadzie. Tam po mężu spadek wzięła i tyle w zasadzie. Wielkie domy tam widziała i w gospodzie była. Tam herbata taka słodka, że więcej nie piła. Czytać trochę na nieszczęście gdzieś się nauczyła. I z kantyczki godzinkami, żeby nie zawodziła. Bogu się nie naprzykrzała w roli przewodnika. Miała wiarę w moc kartofli, chleba oraz mlika. Żyłaby do dzisiaj pewnie, gdyby tylko chciała. Lecz tęsknoty za czułością ze strychu zleciała. Żyłaby do dzisiaj pewnie, gdyby tylko chciała. Lecz z tęsknoty za czułością ze strychu zleciała. Dwa światy. Two worlds. Janek będzie tłumaczył Avista. Dzisiaj jestem, moja śliczna, trochę smutny.
taki nieskory do rozmowy ani trochę. Czas ucieka, poczyniwszy męt okrutny. Mnie zostawia walącego łbem jak grochem. Pewnie myślisz, moja mądra, że to nic, że będzie wszystko tak, jak powinno być. Pewnie myślisz, moja mądra, że to nic, że będzie wszystko tak, jak powinno być. Przecież żyję tu, niczego mi nie trzeba. Nikt złowrogo mi nie szepce za plecami, a wciąż wracam do kawałka tego nieba, tego miejsca jedynego pod chmurami. Jak do źródła, do lekarstwa, jak pod tlen, a zresztą szkoda słów, dobrze wiesz jak jest. Jak do źródła, do lekarstwa, jak pod tlen, a zresztą szkoda słów, dobrze wiesz jak jest. Kiedy tak pomiędzy światy dwa był wrzucony korzenie mam, gdy ciebie mam, mateczko, od tylu lat, jedynie w snach. Kiedy tak pomiędzy światy dwa był wrzucony korzenie puścić mam, gdy ciebie mam, mateczko, od tylu lat, jedynie znak. Waldemar Korzeniowski, Adam Szabat, Jan Kondrak, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No przecież nie będziemy grali koncertu od początku. Tak. To był koncert rzeczywiście, na który kubieszowska publiczność czekała, no i nie zawiodła się. Lucja, dasz się namówić na wywiad? No, już gadam. Oczywiście. No i teraz wrażenia publiczności, a wśród widzów spotkałem moją szanowną koleżankę Lucję. Jak wrażenia po koncercie? No ja mam takie niesubiektywne, ponieważ to są moi przyjaciele, to po prostu zawsze sercem jestem za nimi, ale też myślę, że publiczność. Nie było pełnej tutaj widowni na Domu Kultury, ale ci, co byli, na pewno nie żałują i to byli mądrzy ludzie. To byli tacy ludzie, którzy wszystko rozumieli. No naprawdę podziwiam. Myślę, że oni też będą dziękowali kiedyś, gdzieś tam zawsze chrubieszowskiej publiczności. No przede wszystkim tak, no mądre teksty, mądra muzyka, świetne wykonanie, świetny gitarzysta, no co tu dużo mówić, no naprawdę człowiek jest dumny z tego, że może znać takich ludzi, także niech żałują ci, których tutaj nie ma. Czyli wspaniały koncert na poziomie
którego nie mogą się powstydzić miasta o wiele większe. Nie, no oczywiście, ja nigdy nie mam kompleksu małego miasta, ale chodzi mi o to, że żal, bo to są głosy na miarę Niemena, bo on w szkole wykonywał taki repertuar, że po prostu oni powinni być widoczni w telewizji, tak żeby no, wszyscy posłuchali, coś przeżyli. To nie tylko ta melancholia ze wschodu, ale na pewno każdy jest melancholijny, tylko się może nie zawsze przyznaje do tego, ale każdemu się łezka lubi zakręcić, jak coś wzruszającego słyszy. Także Janek i Adam, zawsze marzyłam o takim duecie, bo różne mieli drogi tutaj artystyczne, to nie był, to jest pierwszy raz wspólny, ale myślę, że to nie ostatni projekt taki, także na pewno trzymam kciuki za nich, zaraz pójdę gratulować. Tak jest, świetnie, dziękuję za recenzję na gorąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pod garderobą kolejka wielbicieli. Jak wrażenie po koncercie? Proszę zapytać publiczności. Pytałem, już mam recenzję bardzo szczegółową koleżanki Łucji Watras, która wspomniała bardzo, bardzo sympatycznie pana, pani Janku. No tak, no bo mamy co wspominać. My mamy wspólną przeszłość oczywiście z Łucją, sportową i artystyczną. Łucja jest wybitnym talentem muzycznym, znakomicie zmarnowanym przez Hrubieszów, ale cóż, no. Takie są ludzkie losy, została sportowcem, nie muzykiem. Ale to o Łucji nie będziemy gadać. Jakie są pytania? Ten projekt to chyba premiera tutaj na naszej scenie z Adamem wspólnie. Adam, chodź tutaj, nigdzie nie idź, żona sobie poradzi. Tak, to jest premiera, zapowiadaliśmy to jako premierę i nawet jako premierę zrealizowaliśmy. Także i teoria, i praktyka się zbiegły w miejscu i w czasie. To teraz może Adamie, jak po tym premierowym koncercie czujesz się? Czuję się bardzo dobrze. Ja się oczywiście bałem bardzo tego koncertu, ale czuję się bardzo dobrze. Myślę, że zrobiliśmy sobie, spełniliśmy wszystkie swoje założenia. Tak, dokładnie. Wyszło tak, jak chcieliśmy, a nawet lepiej. Ja jestem pod wrażeniem reakcji publiczności, owacje na stojąco i bisy, chyba już 3 były bisy, także... No. Bis był tak naprawdę 1, to trzeba sprostować. Pierwszy był grzecznościowy, bo zawsze jest grzecznościowy pierwszy bis, prawdziwym bisem był bis 2 i z tego się ogromnie cieszymy. To było prawdziwe świadectwo, że coś do ludzi dotarło i że to się podobało. Taka jest moja opinia o wszystkich bisach i o tych. Powiedz jeszcze głośno, że wspaniała publiczność była. Nie mam nic do powiedzenia na temat publiczności. Nigdy się nie wypowiadałem na temat publiczności i podtrzymuję swoje zdanie i spontanicznie się z niego cieszę i popieram je. Ale publiczność rzeczywiście stanęła na wysokości zadania, nagrodziła owacjami na stojąco, także koncert był fantastyczny i mam nadzieję, że dzięki naszemu radiu dotrze jeszcze do większej publiczności. Dziękujemy bardzo całej naszej kochanej publiczności, która przyszła. Zachowywali się fantastycznie, było nam super z nią. I przychodźcie na nasze koncerty, bo będziemy ich grali jeszcze 100. Chcę coś powiedzieć jeszcze. Ja bardzo dziękuję publiczności za wspaniałą obecność i niekiedy aktywną. Ale nie będę jej oceniał oczywiście, bo nie wolno takich rzeczy robić. Jesteście kochani. Miejsce do premiery mogliśmy wybrać zupełnie gdzie indziej, bo są miejsca, gdzie naprawdę wystarczy, że zadzwonimy i tam nas przyjmą. Ale chcieliśmy to zrobić tutaj, bo te piosenki są o tych terenach i my jesteśmy stąd. I chcieliśmy, żeby była jedność czasu, miejsca i akcji. I dlatego chyba taka reakcja była publiczności w sposób naturalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja powiedziałam do radia, że to nie jest ostatni projekt i to trzymać. Gość z Izraela, mam tutaj panią z Izraela. Tak. Może dzień dobry. Dzień dobry. Czy mógłbym poprosić parę słów o dzisiejszym koncercie, jak się podobało? Tak, pewnie. Koncert był fantastyczny. Ja przyjechałam od Izraela, żeby słuchać Jana Kondraka i Adama też. I ja myślę, że to wspólność jest fantastyczna i że oni śpiewają fantastycznie i bardzo zachwycona jestem od tego koncertu, że tutaj przyjechałam do Chrubaszowie i mogę to słyszeć i mogę jechać do domu i opowiadać na taki wspaniały koncert. W takim razie będzie mogła pani go również posłuchać. Dzięki audycji naszego radia, która jest na YouTubie i można będzie tego słuchać również w Izraelu. Oj, to ja jestem taka szczęśliwa, bo ta piosenka, ta ostatnia, że śpiewali, to tak mi weszła bardzo do serca. I też Franka, ja wrzeszczałam tam Franka. No to ja proszę, żeby to było też w Izraelu. To bardzo ważne dla mnie.
Tak, na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Tak więc na koncercie mieliśmy gości z Izraela i ta muzyka jest tak przejmująca, że trafia do wszystkich